zgromadzenie i prowadzenie celu, że pomimo śmierdzia obchodzący się z nami dzięki transmisji, drodzy siostry i bracia, uczestnicy tej liturgii, po modlitwie w godzinie miłosierdzia stajemy przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. 22 lata temu, 17 sierpnia 2002 roku, święty Jan Paweł II wypowiedział w tej świątyni takie słowa: trzeba przekazywać światu pokój miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim przyjacielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Serdecznie witam w naszej bazylice uczestników 22. Wielkopolskiej pierwszej pielgrzymki od miłosierdzia do miłosierdzia. Jako świadkowie miłosierdzia przemierzaliście drogi naszej ojczyzny. Dziękujemy Wam za to świadectwo. 16 lipca wyruszyliście z Częstochowy, a niektórzy już 6 lipca z Poznania, czy 10 lipca z Ostrowa Wielkopolskiego, aby przybyć tu do stolicy kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnika. I dzisiaj zwiększyliście to Wasze pielgrzymowanie upadnięciem na twarz przed Bożym Miłosierdziem, przed wejściem do kaplicy z obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem świętej siostry Faustyny. A teraz przeżywacie modlitwę w godzinie Eucharystii ku Bazylice Bożego Miłosierdzia. Patronem tego rocznego pielgrzymowania był święty Piotr, a hasłem pielgrzymki słowa: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tyle razy chcemy je wypowiadać za świętym Piotrem, korzystając z dar miłosierdzia. Witam serdecznie wśród nas Jego Ekscelencję księdza biskupa Damiana Bryla, pasterza Kościoła Katolickiego, który po raz kolejny jest z nami. Witam i pozdrawiam księdza prałata Andrzeja Kudrę, kustosza sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, pomysłodawcę tej pielgrzymki, głównego organizatora i dyrektora, witam księdza Bogumiła Kępę, przewodnika duchowego, księdza Patryka Lawrynowicza, ojca duchownego, księdza Tomasza Ślęzaka, kapelana i przewodnika grupy, wszystkich kapłanów i pielgrzymów oraz tych, którzy towarzyszyli idącym i dziś przybyli do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Pozdrawiam również słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Piętnalistej. Witam się nas dyrektor Radia Rodzina księdza Mateusza Puchałę. Niech modlitwa Pana Jezusa Miłosiernego stawi nas do świętych patronów, świętej siostry Faustyny, świętego Jana Pawła II i świętego Piotra Apostoła. Prosi potrzebne łaski, o które prosiliście w czasie waszego pielgrzymowania i które teraz składacie tu na Chrystusowym ołtarzu. Intencje tej przyświętej koncelebrowanej, intencja terminowa, dziękuję przed nas za otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie i dary Ducha Świętego dla Piotra i Ilony. Intencje, w których modlą się kapłani z pielgrzymki, intencji dziękczynnej za otrzymane łaski pewnej rodziny, dla córek Małgosi Agaty, wnuków Ignacia, Hani, Zosi, Zięciu, Mateusza, Mariusza, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże. Intencje modli się ksiądz prałat Andrzej, ksiądz Mateusz, intencje słuchacze Rady Rodzina Diecezji Kaliskiej, którzy pielgrzymowali duchowo w ramach 22. Wielkopolskiej pierwszej pielgrzymki od miłosierdzia do miłosierdzia. Intencja dziewczyna Jezusowi Miłosiernemu za szczęśliwy przebieg operacji, szybkiego pozdrowienia dla Leny. Polecamy Bożemu Miłosierdziu, świętej pamięci Rogiernie i Józefa z rodzicami i rodzeństwem. Za duszę świętej pamięci Stanisławy i Jana z rodzicami, modli się ksiądz Patryk. Pozostali kapłani modlą się w intencjach Panu Bogu wiadomie. Prosimy się za biskupa, bo przewodniczący.